Cześć, jestem Piata z 5. Witam Was w kolejnym, w pierwszym odcinku nowej serii Penumbra Czarna Plaga. Trochę to trwało, zanim zrobiłem kolejny odcinek, ale mam nadzieję, że warto będzie. Że warto było poczekać, o to mi chodziło. Pierwszy odcinek będzie taki trochę prototypowy jak zwykle, bo szukam jakichś nowych ustawień do kompresji i obróbki. Zobaczę, jak to wyjdzie. Mam nadzieję, że grafika jako jakość obrazu będzie dobra. No to jedziemy. Tak, w ostatnim odcinku właśnie w poprzedniej serii zostaliśmy walnięci w łeb przez jakiegoś gościa. Właśnie tu jest nawet scena w tle. Tam na końcu stał taki facio jeden. No a my tutaj sobie szliśmy i dostaliśmy w łeb. Zobaczymy, o co chodzi. Wszystko mam już ustawione, więc nie będzie żadnego bawienia się w ustawienia. Nie zdołałbyś znaleźć w sobie dość woli, by czynić to, o co muszę cię poprosić. W ślad za ojcem udałem się na Grenlandię, by odkryć jego tajemnicę. Gdybyś wiedział, jak daleko gotów byłem się posuwać. Odnalazłem szyb kopalniany, gdzie skryłem się przed burzą. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem zdesperowany. Targały mną wątpliwości i dławił mnie strach. Pomagał mi szalony Red, gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem samotny. Mego przyjaciela Reda spaliłem na popiół. Powiedział mi, że chce umrzeć. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo dręczyło mnie sumienie. Ruszyłem śmiało naprzód i padłem ofiarą własnej brawury. Gdybyś tylko wiedział, jak bardzo byłem głupi. Wszystkie te uczucia, tak ludzkie, tak czyste, a mimo to zawiodłem i nie zdołałem uczynić tego, o co teraz muszę prosić ciebie. No, zapowiada się ciekawie. Wow, what the fuck? O, co to? Kogoś pożerają za drzwiami, za ścianą. No nic. Chodź tu. Chodź. Kurde. Lepiej się pospieszyć, żeby po nas nie przyszedł. Cholera. Pusto? Kurde, dajcie coś mi dla mnie. No. Oj, słyszę go. Pałeczka świetlna, moje ulubione narzędzie. Pomiędzy światem i cieniem istnieje całkiem inny świat. Świat, którego nie możemy lekceważyć. Uciekaj na natychmiast. W sumie nie wiem, czy takie coś jest możliwe z naszego fizycznego punktu widzenia. Spłaszczyć monetę w imadle? Ktoś musiał mieć niezłą siłę. No to chodźmy stąd. No. Ale będzie jazda. Strzałki, dzięki. Ktoś nam rysował, ktoś nam pomaga, widać. Wow. Zombie tam na dole leży. Myślałem, że to jest efekt czegoś, o czym później będzie mowa. Ale okazało się, że to cofnięcie takie to był tylko błąd w grze. Wybawienie. Moje? Czy kogoś innego? Lepiej, żeby było moje.
Jedyny czynny automat z kolą w całym tym kompleksie po sranym. Jaki problem przywalić z buta, no kurde, nie rozumiem tego. Nie ma nikogo w koło. No kto by mógł tutaj wejść i sprawdzić, czy ja płacę za... Nie mam słów po prostu. Neil Oswald, główny chemik. No, 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 może być ostro. O, zawalone, gdzie? Zablokowane. Ale bateryjki się przydadzą. Teraz możemy stakować baterie, wtedy nie mogliśmy. W poprzedniej wersji. Teraz wszystko się uległo poprawie. No to leci. Wow. Jedziemy z koksem. Pręcik. Zrobimy sobie prymitywny most. Jeśli mi się uda, oczywiście, bo to będzie coś. No, włączę światło, bo pewnie nie widzicie zbyt dobrze. Aha, właśnie, piszcie, czy dobra jasność jest. Bo mogę oczywiście zrobić jaśniej, ale nie wiem, czy po prostu nie jest dobrze teraz, jak jest. Wow! Dobrze, że jest zamknięte, naprawdę. Nie wiem, co to było. Co to było? Co to mogło być? Uwielbiam to. Ketchup! Woohoo! Krew? Mam nadzieję... O, krew raz dwa? Mam nadzieję, że to nie jest krew. Wow! Ale systemy. Zabezpieczenie... Szef kuchni Carlito czeka na was w kantynie, z wstawić nazwę dzisiejszej specjalności zakładu. Zadowolony pracownik to wydajny pracownik, a tylko wydajni pracownicy zostaną nakarmieni. Dopiero teraz ogarnąłem, o co chodzi z tym tekstem. Niezbyt rozgarnięta ta babka jest chyba. No. A, to jest ciekawy tekst. Zarażenie, bo chodzi o to, że tutaj... skąd się wzięły... Padło pytanie na kanale, skąd się wzięły te zombiesy, skąd temu zmutowane zwierzęta, ci dziwni kolesie. Otóż w tym miejscu pracowano nad jakimś dziwnym wirusem i ten wirus się uwolnił. I on jest bardzo rozwinięty, ten wirus, intelektualnie i... Właśnie tak bardzo duchowo, może tak powiedzieć. Wnika w głowę zarażonego i po prostu robi mu taką jazdę tam, że... No wiadomo, o co chodzi. Dobra. Tutaj są symptomy zarażenia właśnie. Pierwsze symptomy pacjenta uskarży się na lekką dezorientację, bla bla bla, szyi pacjenta wysypka. A godzina 7 oczywiście zmarły. Zgon nastąpił dopiero po 13 minutach, a więc po czasie 3 razy dłuższym niż oczekiwano. Zastanawiam się, w jakim stopniu Gray był w tych ostatnich chwilach swojego życia człowiekiem. Wow, ty mówiłeś? Możemy się bawić w takie coś. Chodzi o to, żeby z prawej strony były same zielone... Nie, żeby wszędzie były zielone, o, w ten sposób. Ale ja wolę to po prostu przeskoczyć i nie będę się bawił w zagadki logiczne. Także... Nie, to nie ma sensu, nie lubię tego. Mamy tu beczki. Ludzie chyba... Aha, pewnie zapytacie, dlaczego teraz nie wybucha. Otóż w poprzedniej kartce, jak sobie przeczytacie... Kurde! Było napisane, że system jest czuły na materię organiczną. Beczka po części też jest tworzona z materiałów organicznych, ale to nie o to chodzi. Oła. Hardkorowo. W piątek wieczór pokerowy. Poker jest zakazany, zdaje się. Nie można grać. Odsuńmy sobie tutaj. Hardkorowa siła.
Ha, lubię takie długie korytarze. Nigdy nie wiadomo, czy się czai na końcu. Co tu mamy? Tu nic nie mamy. Uwielbiam takie gry, w których trzeba przeszukiwać szuflady, otwierać szafy, sprawdzać, czy nie mamy jakichś fajnych rzeczy do zabrania. Stakowanie przedmiotów, baterie, o, magiczne. Imię i nazwisko Elof Carpenter. Ranga wywyższony. Status kod C. Więzień. Obserwuję ruchy Turngajtów i przewiduję, że to właśnie do mojej celi zawitają w następnej kolejności. Z tego, co mi wiadomo, jestem ostatnim wywyższonym na terenie tego obiektu, więc to na mnie spada obowiązek zadbania, by zasady ksenoprotokołu nie zostały złamane. Dlatego właśnie teraz wyjawię jedyny znany mi sposób neutralizacji zagrożenia wirusowego. Najsłabszym punktem gatunku jest... Uwielbiam takie sceny. Koleś jest tak durny, że to się w głowie nie mieści. Zamiast od razu powiedzieć, jak rozwalić tych gnojków, to on... pół godziny... strzelał prozą i innymi gatunkami tyrackimi, zanim zaczął normalnie gadać po ludzku. Bez nadzieja, szlak by trafił ten zamek. Dupa. Wszystko rozwalę. I teraz nie wiem, jak pokonać Turngajtów. A właśnie, te postaci, z których zaraz ujrzycie zresztą. A może nie ujrzycie, nie wiem. To jest ten moment? Nie jest ten moment. Nic nie wiem. To są Turngajci właśnie. Turngajt to jest postać z legendy, albo raczej z mitologii... eskimoskiej. Nie wierzyli, że istnieje nad. Taka nad, jakby taka, no nie wiem. Nie wiem, jak to powiedzieć. Coś jeszcze oprócz człowieka właśnie, jakaś jego część w innym świecie. Taki bóg jakby. Turngajt. I ten wirus też nazwali Turngajt, gdyż on posiada własną świadomość. O, dobrze teraz powiedziałem. Boję się. Pilsy. Oh, the fuck. Oh, fuck. O, w mordę. Jezu, nie za mną. Nie. O, nie patrz, nie patrz. Fuck. Idzie, idzie, idzie. O! Się wkurzył. O, fuck. Ucieczka. Już tam nie wrócę, nie ma bata. Ale mamy strzykawkę. Teraz możemy wziąć krew od doktora i to nam pozwoli przejść dalej. Ale słuchajcie, jest jeden mały problem. I on się pojawi za tymi drzwiami. Nie chodzi tu o grę, tylko o... chodzi bardziej o mechanikę gry. Chodzi o to, że po zaktualizowaniu występował błąd i jakiś czas temu udało mi się ten błąd naprawić. Chodzi o to, że nie mogę przyjść do następnego poziomu, bo nie włącza się alarm przeciwpożarowy. Zaraz zobaczycie, o co chodzi. Mam nadzieję, że teraz wszystko zadziała dobrze. Ale na razie idźmy do przodu. Zobaczmy. Nie wiem, czy jest nie wiem, czy to jest dobrze, czy to źle. Nie pamiętam już, naprawdę. Dobrze, działa wszystko. Nie ma problemu.
Kiedyś ta beczka... No, zaraz. O, jest, jest. Wszystko okej. Okay. Wszystko będzie działać. Na szczęście. Bo gdyby nie, bym musiał od nowa grać i... Mi się nie chce. Przesuńmy beczkę tutaj. Po prostu musimy uruchomić... Zamknięte na głucho. Te drzwi wydają się być kontrolowane zdalnie. Napisane też, że otwierają się także w przypadku zagrożenia. A więc zagrożenie może być pożar, także... I cia. No i pięknie. Przerażające. Zobaczmy coś w lodówce. Ketchup! Konfetti. Dobra, żart to coś? Nie. Dobra. W tym miejscu skończymy. Komentujcie, subskrybujcie, kciuków w górę nie żałujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Na razie.